The Homosexuals, with CBS News correspondent Mike Wallace. Homosexuality is an enigma. Even in this era of bold sexual mores, it remains a subject that people find disturbing. Wszystko jest ze sobą powiązane. Seksualna opresja, która się tu dokonuje, seksualna eksploatacja, kampania antyaborcyjna, wypieranie problemu AIDS, korporacyjnie zarządzane media, cenzurowanie sztuki, upadek dziennikarstwa. To wszystko jest sprawą polityczną, w tym wszystkim chodzi o władzę. Bo prawica nie chce, żeby ludzie się ze sobą pieprzyli. Bo ludzie, którzy się pieprzą, myślą. A ludzie, którzy się nie pieprzą, nie myślą. Współczesny queerowy performance, prócz historycznych umocowań dających się pięknie wywodzić genealogii, miewa istotny polityczny potencjał, który łączy się z wpisywaniem queerów w szerszy niż kiedykolwiek kontekst ekonomiczny i społeczny. W tym sensie queer przestaje być sam w sobie tematem alternatywnym i estetycznym zakłóceniem, a staje się czymś znacznie bardziej kompleksowym. Jest alternatywną metodą poruszania istotnych tematów współczesności i pozwala na rozpatrzenie się w sytuacji daleko dziwniejszej niż płciowa czy seksualna tożsamość performera. Ubóstwo, przemoc, gentryfikacja, rasizm, historyczna amnezja to tematy, którym warto przyglądać się z odmieńczej perspektywy. Queer to nie seksualność, lecz raczej punkt widzenia, patrzenia z ukosa, do góry nogami albo z boku. Ta lesbijka i transwestytka, od której zaczął się bunt w Stonewall, o czym Jean Furo opowiadał w programie Stephena Colberta, nazywała się Stormy de l'Alverie. Ta, co dogadała policjantom, którzy przyszli po haracz, została aresztowana i wsadzona do suki, a gdy jakimś cudem sama uwolniła się z kajdanek i z samochodu, ludzie zgromadzeni wokół zaczęli wnosić okrzyki i choć nie wiadomo, czy to było właśnie tak. Zapytana lat 30 po tych wydarzeniach, czy słyszała o lesbijce, która została spałowana na ulicy przed barem, Stormy de l'Alverie podobno pokiwała głową. Potarła brodę w miejscu, gdzie po pobiciu przez policję trzeba było założyć 14 szwów i przyznała wreszcie, że to była ona. Oberwała próbując pomóc mężczyźnie, który popchnięty upadł na ziemię i musiała postawić się policji, która krzyknęła do niej, sądząc, że jest chłopakiem, rusz się, cioto. Została uderzona pałką i to był właśnie ten pierwszy cios,
od którego podobno wszystko się zaczęło. Kolejny, Stormy Delavery, wymierzyła policjantowi gołą pięścią tak, że zalał się krwią. Być może zresztą to ona krwawiła, a on po prostu stracił przytomność. Nie jest też wykluczone, że ten pierwszy cios padł dopiero, kiedy zakuta w kajdanki zaczęła narzekać, że są za ciasne. I to wtedy policjant uderzył ją pałką. A ona w kajdankach i z rozwaloną głową zawołała do ludzi, którzy ich otaczali: zróbcie coś! Po czym sama rzuciła się na policjantów i walczyła z czterema jednocześnie, zanim zdołali zaciągnąć ją do suki. I wtedy wszystko się zaczęło. W sumie nieważne, czy pierwszy cios padł w barze, czy na zewnątrz, czy przed założeniem kajdanek, czy po, czy Stormy Delavery znokautowała policjanta, czy walczyła z czterema jednocześnie, bo choć kolejne wersje tej historii różnią się szczegółami, jedno wiadomo niemal na pewno. 28 czerwca 1969 roku, 20 po pierwszej w nocy, to kobieta rozpoczęła bunt Stonewall. Przez lata mówiono, że lesbijka, że butch, czy trans, ale dopiero pod koniec lat 90. Charles Kaiser, zbierając materiały do swojej książki Gay Metropolis, zdołał ustalić jej nazwisko. Nawet jeśli to zabrzmi nazbyt esencjalnie, warto zauważyć, że Stormy Delavery była kobietą, a zatem, jak ktoś powiedział, historia została napisana tak jak zwykle. Czyli do legendy Stonewall przeszedł mężczyzna drag queen, wbrew głosom świadków, że chodzi o kobietę w męskim stroju. Musiało minąć trochę czasu, zanim odzyskano tę legendę dla Her Story i dla właściwej osoby, co udało się od razu, gdy tylko media podchwyciły hasło, którym ją ochrzciły – Rosa Parks społeczności LGBT. Hasło miało jeszcze dodatkowy sens, bo Stormy Delavery była córką białego mężczyzny i afroamerykanki. Urodziła się w Nowym Orleanie w 1920 roku, więc jej młodość naznaczona była rozmaitymi udrękami. Wystarczy wspomnieć, że nie miała świadectwa urodzenia. Małżeństwa międzyrasowe były bowiem nielegalne. Opuściła południe, gdy tylko to było możliwe, albo wręcz konieczne. Czyli kiedy zrozumiała, że do swojej skandalicznej tożsamości rasowej dopisać musi jeszcze homoseksualizm. Przeniosła się do Chicago pod koniec lat 30. i zaczęła występować z powodzeniem jako wokalistka Stormy Dale w zespołach grających jazz i swing. Stormy Delavery była jedną z pierwszych drag king w Stanach Zjednoczonych. Stormy Delavery, inaczej niż jej koledzy z zespołu, których drag wiązał się z mocnym makijażem, zmianą brzmienia głosu i wyrafinowanymi manieryzmami, nie stylizowała się przesadnie. A jedynym zabiegiem, jakiemu się poddała, było ścięcie włosów. Śpiewała i poruszała się tak samo jak Stormy Dale, co znaczy, że o tym, jak jest postrzegana, decydował przede wszystkim kontekst. Delavery, chcąc nie chcąc, w każdym aspekcie swojego życia przekraczała zatem binarne opozycje – rasowe, seksualne i płciowe. Chociaż w filmie Michelle Parkinson Stormy, The Lady of the Jewel Box twierdziła, że zawsze, także odkąd nie tylko na scenie, ale i na co dzień zaczęła nosić męski strój, pozostawała i czuła się kobietą. Diane Arbus, która wykonała serię fotografii i wiele z nią rozmawiała, miała powiedzieć, że Delavery świadomie eksperymentowała ze swoim wyglądem, nie ingerując nigdy w swoją kobiecą naturę i nie usiłując być kimś, kim nie jest. To deklaracje niezbyt przystające do współczesnych poglądów na temat transpłciowości. Nie tylko do różnych jej aspektów i definicji, ale i do języka z całym zaimkowym bontonem oraz do transdyskursu z jego kulturowymi i politycznymi powikłaniami. Ale należy przyjąć, że kwestia podmiotowości nie była dla Stormy Delavery źródłem cierpień innych niż te, które zadawało jej wrogie otoczenie. Recenzenci, biali mężczyźni, na ogół jej nie dostrzegali, bo nie interesowała ich jako kobieta w męskim show, ani jako kobieta w męskim przebraniu, a już zwłaszcza jako kobieta niższej rasy. Czasem wręcz podejmowano całkowicie świadome decyzje, by pozostawała niewidoczna.
W 1961 roku Harper's Bazaar odmówił publikacji portretu Stormy Delavery w ramach artykułu Diane Arbus z cyklem zdjęć The Full Circle. Fotografia przedstawiająca Miss Stormy Delavery, damę dżentelmena, została uznana przez redaktorkę Harper's Bazaar za zbyt ekstremalną i mogącą skonsternować czytelników. Zaiste, portret ten był prawdziwie ekstremalny. Stormy Delavery, krótko obcięta w tweedowym garniturze, z białą koszulą i w czarnych, błyszczących sztybletach, siedzi na ławce w parku, elegancko założywszy nogę na nogę. W lewej ręce trzyma papierosa, patrzy prosto w obiektyw i delikatnie się uśmiecha. Redaktorka Bazar tłumaczy tylko to, że w 1961 roku rysy twarzy modelki i jej ubiór wchodziły w konflikt nie tylko ze społecznymi uprzedzeniami, ale wręcz z prawem. Segregacja rasowa obowiązywała w Stanach Zjednoczonych do lat 60. i za ubiór niezgodny z płcią biologiczną w miejscu publicznym można było trafić do aresztu za obrazy moralności. W niektórych Stanach jeszcze do lat 80. XX wieku. Możliwość występów drag w nocnych klubach także należała od stanu, więc poza dużymi miastami nie wszędzie była dopuszczalna i nie wszędzie mile widziana. W latach 70. zaczęła pracować w ciągu dnia jako ochroniarka, a wieczorami jako bramkarka i ochroniarka w lesbijskich klubach w West Village. Zajmowała się tym aż do 85. roku życia. Miała licencję i pozwolenie na broń i uważała, jak napisał po jej śmierci New York Times, że cała dzielnica leży w granicach jej jurysdykcji. Patrolowała więc ulicę Dolnego Manhattanu niczym jakaś lesbijska superbohaterka, pilnując, czy jej ludziom nie dzieje się krzywda. Nie lubiła słowa ochroniarka. Mówiła o sobie, że jest opiekunką swoich dzieci. Z tego opiekuńczego instynktu była znana w zespole Jewel Box Revue i to ten opiekuńczy instynkt zaprowadził ją wieczorem 27 czerwca 1969 roku pod Stonewall. Chciała sprawdzić, czy chłopcy nie potrzebują pomocy. Na stronie organizacji Stonewall Veterans Association, której była prominentną i honorową członkinią, zamieszczono taką jej relację z wydarzeń. Policjanci wyprowadzali klientów frontowymi drzwiami z baru Stonewall około 2 nad ranem. Zobaczyłam chłopaka, którego trzymało 3 funkcjonariuszy, ale tylko jeden był w mundurze. 3 na jednego. Rzuciłam znajomym, znam go. To Williamson, przyjaciel Sonny Jane, mojej przyjaciółki. Williamson zdołał im się na chwilę wyrwać, ale chwycili go z tyłu za marynarkę i powalili prosto na betonowy chodnik. Jeden z nich kopnął go z rozmachem. Drugi zupełnie bez sensu walnął go w plecy. A zaraz potem policjant zwrócił się do mnie, rusz się cioto, myśląc, że jestem homoseksualistą. Odpowiedziałam, nie ma mowy i nie waż się mnie tknąć. Na to on mnie popchnął i ja instynktownie walnęłam go w twarz. Poleciała mu krew i to on upadł na ziemię, nie ja. Wszystkie elementy jej historii składają się w całość. Z niebinarną tożsamością nadspodziewanie dobrze komponują się wyraziste i jednoznaczne wybory. W porę uciec przed opresją i nie wyrzec się siebie. Rzucić się na pomoc poniewieranemu chłopcu i pracować w ochronie. Zostać bohaterką i zlekceważyć to. Odnosić sukcesy i zrezygnować ze stradowej kariery. Nie tolerować przemocy i patrolować ulicę, by ją zwalczać. Stormy Delavery, zapytana kim jest, odpowiedziała: jestem ludzką istotą, której udało się przetrwać i która pomagała przetrwać innym. Jak przystało na bohaterkę swoich czasów, przez kilkadziesiąt lat mieszkała w hotelu Chelsea, a potem umarła w nędznym domu opieki na Brooklynie. La
Kramer pisał o tym, że szanse przetrwania gejów w obliczu epidemii AIDS zależą od tego, jak bardzo będą wściekli i zmotywowani do działania. Zginiemy, jeśli nie zawalczymy o życie. Podawał liczbę zachorowań, liczbę zmarłych, dynamikę wzrostu tej liczby w ciągu zaledwie kilku tygodni. Wymienił z nazwiska 20 bliskich znajomych, którzy już zmarli, dodając, że zanim ten artykuł się ukaże, z pewnością będzie ich więcej. Pisał o przepełnionych szpitalach i o traktowaniu zarażonych pacjentów jak trędowatych przez przerażony personel. O samobójstwach wśród chorych, wybierających szybką śmierć zamiast niepewnych kuracji. I o milczeniu gejowskiej społeczności, która nie krzyczy na cały głos, co robiliby wszyscy inni, gdyby ich to dotknęło. Dzielił się wiedzą, która ciągle jest niepewna, szczątkowa, w zasadzie żadna, poza faktem, że jak dotąd przypadki zarażenia dotyczą w ponad 70% mężczyzn homoseksualnych. Artykuł w Native jest datowaną na początek 1983 roku sumą wiedzy i niewiedzy na temat choroby, jej kontekstu i społecznych skutków. Ale nie tylko. Jest też politycznym manifestem, który próbuje zmusić ludzi do działania, atakując ich zachowawczość, lękliwość i hipokryzję. Anaforyczna forma drugiej części artykułu, rozpoczynanie kolejnych akapitów zwrotem mam dość, oskarżycielska moc argumentów i oratorska swada wymierzone są nie tylko w polityków i urzędników odpowiedzialnych za bierność podległych im instytucji, ile przede wszystkim w amerykańskich gejów ze wszystkich środowisk. Bo kogo ma dość Larry Kramer? Homoseksualnych lekarzy, którzy się ukrywają zamiast skrzyknąć się i wspólnie naciskać na władzę. Gejowskich organizacji medycznych, które się nie angażują i nie zajmują stanowiska. Gejowskiej prasy, a w szczególności gazety The Advocate, która pisze o AIDS jako o grypie, zamiast rzetelnie informować i edukować. Homoseksualistów, którzy nie wspierają gejowskich organizacji charytatywnych, takich jak Gay Men's Health Crisis, prowadzących kampanię edukacyjną i opiekujących się chorymi. Larry Kramer ma dość wszystkich gejów siedzących w szafie. Każdy gej, który nie chce się teraz ujawnić i walczyć o swoje własne życie, tak naprawdę pomaga zabijać pozostałych. Jest tylko jeden sposób, który pozwoli niektórym z nas ocaleć. To jest nasza liczebność i presja i zjednoczenie i postrzeganie nas jako zagrożenia. W sytuacji, gdy coraz więcej moich przyjaciół umiera, mam coraz mniej współczucia dla mężczyzn, którzy boją się przyznać swoim mamusiom albo swoim szefom albo kolegom z pracy. Jeśli nie staniemy się widzialni zbiorowo i masowo, umrzemy. W latach 80. recytowałam wiersze, żeby zarobić na życie jako performerka, bo sama poezja nie była jeszcze performansem. Uczyłam się więc po prostu swoich wierszy na pamięć i występowałam, ale przecież nie potrafiłam się ruszać. Nie opanowałam języka ciała, a w dodatku nie chciałam być wcale aktorką. Byłam już wówczas trzeźwa i chodziłam na spotkania AA, więc powoli nauczyłam się mówić. Bo wiadomo, że wcześniej tak naprawdę mówiłam tylko, kiedy się napiłam. Lubiłam Spaldinga Greya, więc pomyślałam sobie, że może spróbuję improwizacji. Spróbowała. Poproszona o występ w jakiejś sali teatralnej, opowiedziała o tym, jak została zgwałcona. Opowiadała to lekko, tak jakby miała to być zabawna, miła historyjka. I patrzyła, jak widownię wbija w krzesła. Wtedy zdała sobie sprawę, że głos
ma niezwykłą polityczną moc. Jako kandydatka na prezydentkę obiecywała więc, że sama będzie sobie pisać przemówienia. Sądząc po listach z czasów kampanii, byłaby to stanowczo nowa jakość w polityce, a zarazem niespodzianka, jak wiele politycznych tez da się wyrazić językiem poezji. Nawet sam akt głosowania został przez nią opisany niczym akt intymny i sensualny. Będziesz w kabinie sama i jest w tym coś lubieżnego, jak w podglądaniu przez wizjer, jak w przebieralni czy w konfesjonale. Każdemu należy się taka chwila, obsceniczna, ekstatyczna i na osobności. Mówi Eileen Miles, która i dziś uważa poezję za kluczową dla demokracji. Im jest gorzej, tym poezja jest lepsza, bo staje się bardziej potrzebna. Z tym, że tak w literaturze, jak i w ogóle we wszystkim, mężczyźni powinni udać się na wakacje. Powinni przestać pisać książki, przestać robić filmy czy telewizję. Zrobić sobie przerwę na 50 albo i na 100 lat. Przypomina to, choć zostało wyrażone bardziej uprzejmie i łagodniejszymi słowami, myśl Valerie Solanas zawartą w Scam Manifesto z 1967 roku. Eileen Miles, prócz tego, że w odróżnieniu od Solanas nikogo nie postrzeliła, w politycznych hasłach swojej kampanii wyborczej i w poetyckich metaforach jest w gruncie rzeczy niewiele mniej radykalna. Solanas postuluje, a Miles praktykuje fundamentalne przekształcenie polityki i kultury. Zaburzenie falocentrycznego porządku opartego na przemocy, niesprawiedliwości i wstydzie oraz ustanowienie waginalnej wspólnoty odwołującej się do troski, współodczuwania i przyjemności. Myślisz, że waginalna wspólnota jest tylko dla kobiet? No ja jestem tego najlepszym przykładem, że nie. Co ważne, poetka jest przecież daleka od esencjalizmu i binarności płciowej. A wręcz przeciwnie, oczekuje, by w odniesieniu do niej posługiwać się zaimkiem they, właściwym dla osób nie identyfikujących się z żadną z płci. Wagina to dla Eileen Miles wybór seksualny, a zarazem polityczny. O to w końcu chodzi w odmieńczej rewolucji i o tym mówi jej wiersz. Swoją cipkę zawsze umieszczam pośród drzew, jak wodospad, jak bramę do Boga. Jak stado ptaków zawsze umieszczam pizdę kochanki na grzbiecie fali, jak flagę, której mogę ślubować wierność. To jest mój kraj. Tutaj, kiedy jesteśmy same, publicznie, cipka mojej kochanki jest godłem. Chcemy zemsty i chcemy jej teraz. Napisały w swojej pierwszej ulotce założycielki organizacji Lesbian Avengers, której metodą miała stać się akcja bezpośrednia, a celem widzialność i uczestnictwo w życiu publicznym na równych prawach. 9 września 1992 roku, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, zorganizowały przed jedną z nowojorskich szkół podstawowych pikietę, podczas której z uliczną orkiestrą i śpiewając na całe gardło przerobione na własną modłę przeboje, rozdawały dzieciom fioletowe balony z napisem: Zapytajcie, jak żyją lesbijki. Miały też ze sobą transparenty z hasłami Uczyć o lesbijkach i Lesbian Avengers. Spotkałyśmy się z niedowierzaniem, złością, strachem,
Kilka osób aprobatywnie kiwnęło głową, ale głównie była to typowa nowojorska obojętność. Niejedno dziecko odebrało swoją pierwszą lekcję życia, kiedy mścicielka wręczyła mu balonik, a czerwona ze złości matka mu go wyrwała. Wspomina uczestniczka pikiety, Kelly Cogswell. Świadoma, że to zaznaczenie własnego istnienia było jak zdetonowanie bomby, bo wmieszane w to zostały dzieci. W konsekwencji akcja przyniosła pożądany efekt. Gazety podjęły temat i o Lesbian Avengers zrobiło się głośno. Chciałyśmy skonfrontować się z największym tabu, jakim jest homoseksualizm i obecność osób homoseksualnych na terenie szkoły. Zrobiłyśmy to w twórczy, pomysłowy i konstruktywny sposób. Była to mocna, radykalna i konfrontacyjna akcja, ale przyjazna. Ustanowiła także pierwszy wzorzec na przyszłość, uderzania bezpośrednio w źródła ataków na nas i konfrontowania się z nimi na ich terytorium. To był wielki krok w lesbijskim aktywizmie. Daleki od symbolicznych gestów czy bezpiecznych i wygodnych strategii krytycznych, stosowanych przez inne liberalne organizacje. Kolejna akcja Lesbian Avengers także była odpowiedzią na śmierć, na podwójne zabójstwo w Salem w stanie Oregon, do którego doszło 26 września 1990 roku. Jego ofiarami padli biały chłopak, gej z niepełnosprawnością i afroamerykanka, lesbijka. Chłopak, od dawna prześladowany przez grupę skinów, został przez nich dotkliwie pobity. A kiedy jego przyjaciółka przyszła mu z pomocą, ich dom został podpalony i spłonęli w nim żywcem. By upamiętnić ofiary mordu w Salem, mścicielki postanowiły nauczyć się połykać ogień. Ta cyrkowa sztuka miała się okazać sygnaturą Lesbian Avengers, stać się ich pamiętnym gestem, a zarazem symbolem przemiany śmierci w siłę. W końcu 1992 roku zbudowały prowizoryczną świątynię na cześć ofiar mordu na jednym ze skwerów w West Village, gdzie zamierzały czuwać od święta Halloween, kiedy to przez Nowy Jork przeciągała doroczna parada, która z reguły kończyła się zamieszkami i atakami na odmieńców, do wyborów prezydenckich, które miały odbyć się 3 dni później. W dniu parady, kiedy świątynię otoczyli ludzie, rozpoczęło się widowisko. Jedna z mścicielek przemówiła. My, lesbijskie mścicielki, zbudowałyśmy tę świątynię. Symbolizuje nasz strach. Symbolizuje nasz smutek. Symbolizuje naszą wściekłość. Powierzamy jej naszą intencję, by żyć pełnią życia, pozostając sobą, gdziekolwiek się znajdziemy. Nasze serca przyjmują ten ogień. Nasze ciała przyjmują go również. Stoimy tu i teraz, żeby wszyscy wiedzieli, że tu jesteśmy i że tu zostaniemy. Nasz strach nas nie pokona. Ogień nas nie strawi. Przyjmujemy ten ogień i czynimy go podległym. Gdy skończyła, dotknęła językiem zapalonej pochodni, a płomień pozostał na jej języku tak, by mogła odpalić od niego kolejną pochodnię. Podała ogień następnej osobie. I tak mścicielki po kolei powtarzały jej gest. A ogień przechodził z języka na pochodnie, z pochodni na język i tak dalej. Aż wreszcie wszystkie pochodnie zapłonęły. (Śmiech)
Bezdomna, brudna, wpółprzytomna. Zawinięta w koc, układała się na trawnikach, kąpała w fontannie, żywiła w śmietnikach, żebrała, bo już raczej nic nie mogła sprzedać. Ani seksu za 25, ani rozmowy po 6 dolarów za godzinę, ani brzydkiego słowa. Przepraszam, miałby pan 15 centów? A co za to dostanę? Może być brzydkie słowo? Co za okazja, dajesz? Co to za słowo? Mężczyźni? Ten dialog pochodzi z tekstu, który Valerie Solanas w czerwcu 1966 roku opublikowała w Cavalier, magazynie w stylu Playboya, adresowanym do panów w średnim wieku. Redakcja zapowiadała go jako historyjkę o tym, że młoda dziewczyna, jeśli chce żyć łatwo i wygodnie w wielkim mieście, powinna spędzić czas głównie w pozycji leżącej. Jak się niebawem okazało, w obrzydkie słowo mężczyźni miało mieć dla Valerie Solanas dwie wykładnie. Generyczną i specyficzną. Wedle tej pierwszej. Płeć męska jest biologicznym nieporozumieniem. Gen Y, męski, jest niekompletnym genem X, żeńskim. To znaczy, że ma niepełny zestaw chromosomów. Innymi słowy, mężczyzna jest niekompletnym... Innymi słowy, mężczyzna jest niekompletną kobietą, chodzącym poronieniem, abortowanym w stadium genetycznym. Być mężczyzną znaczy być kimś wybrakowanym, ograniczonym emocjonalnie. Męskość jest chorobą nie do rozwoju, a mężczyźni są emocjonalnymi kalekami. Wedle tej drugiej, symbolem i inkarnacją płci męskiej stał się dla niej Andy Warhol. Co samo w sobie jest zarówno tragiczne, jak i ironiczne, jako że Warhol ze swoją aseksualnością, genderową płynnością, queerowością był, przynajmniej na pozór, wszystkim tylko nie uosobieniem tradycyjnej męskości, seksizmu, patriarchatu. Solanas, wyjaśniając powody swojego morderczego wobec niego zamiaru tym, że sprawował zbyt wielką kontrolę nad jej życiem, uważała, widać, że jest inaczej. Że o męskości, którą trzeba zniszczyć, przesądza nie jej stereotypowe wyobrażenie, ale władza wyrażająca się kontrolą, wykorzystywaniem, lekceważeniem, pogardą, poczuciem wyższości i sięganiem po cudze. A za kogoś takiego miała Warhola z całym jego dworem. Valerie Solanas pisała Scam Manifesto kilka lat. W 1967 roku własnoręcznie powielony tekst sprzedawała na ulicy po dolarze kobietom i po 2 dolary mężczyznom. Szerzej nie był jednak ani dostępny, ani znany do chwili, gdy w 1968 roku Solanas spakowała 3 kule Andy'ego Warhola i o mało go nie zabiła. Wtedy w atmosferze sensacji wydawnictwo Olympia Press natychmiast opublikowało Scam Manifesto ze zdjęciem autorki, znanej wszystkim z pierwszych stron gazet. Na okładce z przodu i z pierwszą stroną New York Post z 4 czerwca 1968 roku z olbrzymim nagłówkiem Andy Warhol walczy o życie na okładce z tyłu. To z gruntownie przemyślanej wściekłości zrodził się ten manifest. Życie w tym społeczeństwie w najlepszym razie dzieje skrajną nudą. A społeczeństwo pod żadnym względem nie odpowiada na potrzeby kobiet. Więc kobietom mającym zmysł obywatelski, odpowiedzialnym i śmiałym, nie pozostaje nic innego, jak tylko obalić rząd, zlikwidować system monetarny, wdrożyć całkowitą automatyzację i zniszczyć płeć męską. Mężczyzna jest do cna egocentryczny, uwięziony we własnym ja, niezdolny ani do współczucia czy utożsamienia się z innymi,
ani do miłości, przyjaźni, przywiązania czy czułości. Jako jednostka pozostaje w całkowitej izolacji, będąc niezdolnym do nawiązania relacji z kimkolwiek. Jego relacje są w pełni instynktowne, a nie umysłowe. Inteligencji używa jedynie jako narzędzia do zaspokojenia swoich popędów i potrzeb. Jest niezdolny do namiętności intelektualnej, do komunikacji intelektualnej. Nie jest w stanie odnieść się do niczego, co wykracza poza jego własne fizyczne doznania. Jest na poły martwym, nie reagującym na nic obiektem, niezdolnym, by dawać czy doświadczać przyjemności i szczęścia. W rezultacie w najlepszym wypadku pozostaje skrajnym nudziarzem, ciepłą kluchą, ponieważ tylko ci, którzy są zdolni do fascynacji innymi, mogą mieć jakiś urok. Uwięziony został w strefie przejścia, pół drogi między ludźmi a małpami, ale jest gorszy niż małpy, ponieważ, inaczej niż one, jest zdolny do całego arsenału negatywnych uczuć. Nienawiści, zazdrości, pogardy, odrazy, winy, wstydu, zwątpienia. A co gorsze, jest świadomy tego, czym jest, a czym nie jest. Zżerany przez poczucie winy, wstyd, lęki i niepewności, doświadczając tylko przy pewnej dozie szczęścia ledwo uchwytnych doznań fizycznych, mężczyzna, mimo wszystko, ma obsesję na punkcie pieprzenia. Przepłynie wpław rzekę główna. Będzie brnąć kilometrami po czubek głowy w żygowinach, jeśli tylko mu się wydaje, że będzie tam na niego czekać chętna cipa. Będzie pieprzył kobietę, którą pogardza, jakąś szczerbatą wiedźmę i, co ważniejsze, jeszcze za to zapłaci. Dlaczego? Nie chodzi o redukcję fizycznego napięcia, do tego celu wystarczy masturbacja. Nie chodzi o zaspokojenie ego. To nie tłumaczy kopulacji ze zwłokami i z małymi dziećmi. Mężczyzna z powodu obsesyjnej potrzeby uzyskania rekompensaty za to, że nie jest kobietą, w połączeniu z niemożnością nawiązywania relacji i odczuwania współczucia, zamienił ten świat w kupę gnoju. Jego winą jest wojna. Dla mężczyzny zwykłą metodą kompensowania sobie faktu, że nie jest kobietą, jest to mianowicie, że wyciąga swoją wielką lufę, co okazuje się dalece niewystarczające, bo sam może ją wyciągnąć tylko pewną ilość razy. Wyciąga ją więc na skalę naprawdę masową i udowadnia całemu światu, że jest mężczyzną. A ponieważ pozbawiony jest współczucia, zdolności do empatii czy utożsamiania się z innymi, udowadnia, że jego męskość warta jest niekończących się krzywd i cierpień, nieskończonych ofiar śmiertelnych, nie wyłączając jego własnej. Skoro własne życie jest dla niego bezwartościowe, to raczej sam z niego zrezygnuje w blasku chwały, niż będzie je mozolnie ciągnąć przez kolejnych 50 lat. Jest odpowiedzialny za pieniądze, małżeństwo i prostytucję, za pracę i hamowanie automatyzacji społeczeństwa. Zaoferuj mężczyźnie, który nie wchodzi w żadne relacje, złudzenie, że jest potrzebny i daj mu możliwość podjęcia próby uzasadnienia własnej egzystencji wykopywaniem i zasypywaniem dziur w ziemi. Mężczyznę przeraża perspektywa wolnego czasu. Kiedy nie będzie miał do roboty nic prócz rozmyślań na temat własnej groteskowości. Niezdolny do relacji, do miłości, mężczyzna musi pracować. Kobiety pragną zajęcia absorbującego, satysfakcjonującego emocjonalnie i znaczącego, ale jeśli nie mają po temu okazji czy zdolności, wolą próżnować i tracić czas w taki sposób, jaki im odpowiada. Śpią, robią zakupy, grają w kręgle albo bilard, w karty albo w inne gry. Rozmnażają się, czytają, spacerują, marzą, jedzą, masturbują się.
faszerują się proszkami, chodzą do kina, do psychoanalityka, podróżują, chowają psy i koty, wylegują się na plaży, pływają, oglądają telewizję, słuchają muzyki, urządzają dom, uprawiają ogród, szyją, chodzą do nocnych klubów, tańczą, składają wizyty, doskonalą umysł na kursach i uczestniczą w kulturze. Wykłady, teatr, koncerty, ambitne filmy. Dlatego wiele kobiet, nawet zakładając pełną równość ekonomiczną między płciami, woli mieszkać z mężczyzną czy prostytuować się i mieć w ten sposób większość czasu dla siebie, niż codziennie godzinami wykonywać dla innych nudne, ogłupiające, małotwórcze prace na prawach gorszych niż zwierzęta, jak maszyny, czy w najlepszym wypadku w razie zdobycia dobrej pracy, współuczestnicząc w zarządzaniu tą kupą gnoju. Dlatego właśnie tym, co wyzwoli kobiety spod męskiej kontroli, będzie całkowita eliminacja systemu monetarnego, a nie zdobycie równości ekonomicznych w jej ramach. Najważniejszy w Scam Manifesto jest jego rozmach. To tylko pozornie tekst o mężczyznach, w istocie odnosi się niemal do wszystkiego. I tak też był zamierzony, jako tekst o ekonomicznej eksploatacji, systemowej mizoginii, patriarchalnym kapitalizmie. Dzisiaj, 50 kilka lat po ogłoszeniu Scam Manifesto, gniew połączony z poczuciem bezsilności, jaki był udziałem Valerii Solanas, wydaje się lepiej niż kiedykolwiek przylegać do nastrojów wielu kobiet i ich sojuszników wobec prawicowego i konserwatywnego zwrotu politycznego obserwowanego w Polsce, w Ameryce i wielu innych krajach. Zważywszy na skutki działań współczesnych dyktatorów, militarystów, suprematystów, kapitalistów, nacjonalistów, fanatyków i zważywszy na ich retorykę, w której patriotyczne i religijne hasła podszyte są przemocą i pogardą, słowa Valerii Solanas nie wydają się już ani przesadne, ani niedorzeczne. Jej manifest trafia dziś w czułą strunę i pozwala wyrazić wściekłość wobec tego, co właśnie teraz w Polsce, w Ameryce i na świecie można utożsamiać z męską, czytaj, reakcyjną i patriarchalną władzą. I to jest koniec. Valerii Solanas. Jeszcze tylko chwila dzieli publiczność od punktu kulminacyjnego wieczoru. Annie Sprinkle zapowiada, że pokaże chętnym swoją szyjkę macicy. Wcześniej weźmie na scenie prysznic, a potem przeprowadzi zwięzłą lekcję anatomii, używając w tym celu diagramu z żeńskim układem rozrodczym. To jest pochwa, pokazuje i prosi publiczność, żeby powtórzyć. Pochwa! Publiczność powtarza. To jest macica, a to szyjka macicy. Wskazuje na miejsce zaznaczone różowym markerem, żebyście wiedzieli na co patrzeć. Performerka zapowiada przerwę, a w jej trakcie zaprasza chętnych do zrobienia sobie polaroidu z cyckami na głowie, oferując w tym celu własny biust za $5. Po przerwie wraca do opowieści, tym razem o swoich najlepszych kochankach. Tych o niezwykłych cechach, upodobaniach czy umiejętnościach, o parach identycznych bliźniąt, karłach, zmysłowych i łagodnych Azjatach, o Żydzie przebierającym się w nazistowski mundur, o masochistach i sadystach, o fetyszystach, gejach i lesbijskim seksie, o eksperymencie z monogamią, o kochankach umierających na AIDS. Kiedy Marko zachorował na AIDS, byliśmy zakochani bardziej niż kiedykolwiek i mieszkaliśmy razem. Postanowiliśmy nie ryzykować i przestaliśmy uprawiać seks. Przez 1,5 miesiąca dawaliśmy radę, ale potem stało się to nie do zniesienia. Chodziliśmy na jakieś kursy, warsztaty i coś tam czytaliśmy o dawnych kulturach,
które były dużo bardziej zaawansowane seksualnie niż nasza dzisiaj. Tantryzm w starożytnych Indiach, czy taoizm w Chinach, a także kultura rdzennych Amerykanów. W tych kulturach seks to dużo więcej niż tylko penetracja. Nie chodzi w nich tylko o obciąganie i pieprzenie. Chodzi raczej o pewną energię, o koncentrację na tym, żeby wyzwolić energię seksualną, pozwolić jej krążyć i dzielić się nią z partnerem. Są proste ćwiczenia, które wyzwalają niesamowite ilości energii seksualnej. Na przykład świadome, rytmiczne oddychanie. Marco i ja zaczęliśmy praktykować wspólnie niektóre z tych technik oddychania. Leżeliśmy razem godzinę czy dwie, przeżywaliśmy stany niezwykłej ekstazy i nauczyliśmy się nawet osiągnąć coś w rodzaju pełnego orgazmu samym tylko oddychaniem. Zaczęliśmy ćwiczyć zespolenie wzrokiem. Po prostu patrząc sobie w oczy przez pół godziny, doświadczaliśmy większej bliskości niż kiedykolwiek wcześniej, pieprząc się na różne sposoby. Seks stał się przeżyciem bardziej duchowym, kosmicznym, pełnym i miłosnym. W zasadzie, po diagnozie Marco, seks stał się lepszy niż kiedykolwiek. Naprawdę byliśmy wdzięczni za to, czego dowiedzieliśmy się o seksie dzięki AIDS. AIDS wiele w niej zmieniło. To była zresztą już druga taka przemiana w jej życiu. Od pierwszej zaczynała spektakl, opowiadając, że urodziła się jako Ellen Steinberg, ale niezbyt lubiła nią być. Więc wymyśliła sobie Annie Sprinkle. Ellen była potwornie nieśmiała. Annie była ekshibicjonistką. Ellen była brzydka i gruba, sądziła, że nikt jej nie chce. Annie była zmysłowa i pociągająca, więc każdy chciał ją mieć. Ellen bała się chłopców i przerażała ją sama myśl o seksie. Annie nie miała żadnych lęków. Druga przemiana spektakl kończyła. Po śmierci Marco, Annie Sprinkle zdała sobie sprawę, jak bardzo ją to doświadczenie zmieniło. Postanowiła więc nadać tej osobie, którą się teraz stała, nowe imię. Ania. Annie Sprinkle kocha wszystkich. Ania kocha siebie. Annie Sprinkle chce uwagi. Ania chce świadomości. Annie Sprinkle jest feministką. Ania jest boginią. Annie Sprinkle pragnie kariery, sławy i pieniędzy. Ania chciałaby miłości, bliskości i godzinnych orgazmów. Annie Sprinkle lubi seks z mężczyznami. Ania kocha, uwielbia, woli seks z kobietami. Annie Sprinkle jest nowoczesną kobietą. Ania jest pierwotna. Annie Sprinkle się masturbuje. Ania medytuje w czasie masturbacji, oczywiście. Ania istnieje dzisiaj tylko dlatego, że Annie Sprinkle istniała wczoraj. Pani Arcade mówi, żałuję, że rzucałam kamieniami w Stonewall. Żałuję w istocie, że w wyniku tego uwieńczonego powodzeniem buntu akt seksualny zastąpił pewną bezcenną, erotyczno-artystyczną grę, a środowisko homoseksualne wraz z wyzwoleniem uległo nieznośnej homogenizacji. Stało się tak normalne, straight, że kultywuje mieszczańskie wartości, a tego Pani Arcade znieść nie jest w stanie. Co ciekawe, nie jest w tym poglądzie odosobniona. José Esteban Muñoz w książce Cruising Utopia – The Then and There of Queer Futurity pisze w kontekście zamieszek w barze Stonewall, że współczesny ruch gejowski i lesbijski zasymilował się z zadowoleniem, przyjmując drogę wyznaczoną przez zasadę wydajności. A przecież nie możemy pozwolić na to, by nieudane rewolucje na zawsze odeszły w przeszłość. Musimy w nich dostrzec projekty lepszego świata, które ożywia queerowa estetyka utopijna.
Ale Penny Arcade źle znosi także współczesne przywiązanie wagi do wsparcia i bezpieczeństwa, jakich oczekują dzisiejsi queerowi artyści. Bo jej zdaniem zbyt często oznacza to domaganie się ochrony przed ideami i językiem, co jest zwyczajnie dowodem infantylizmu. Według niej queer polega przede wszystkim na tym, że nie można się umościć w żadnej szufladzie. Queer oznacza nie mieć przyjaciół. Queer znaczy tak bardzo cierpieć z powodu wykluczenia, izolacji, odrzucenia, że pozostaje się outsiderem już na zawsze. Nawet wśród lesbijek, albo zwłaszcza wśród nich, skoro, jak twierdzi, nie przyjmują jej do swojej społeczności, uważając, że jest biseksualna, bo niewystarczająco się stara. I wśród feministek, które mają jej za złe, że w jednym z jej spektakli występują tancerze i tancerki go-go, choć uwadze umyka, że Penny Arcade nie uprzedmiotawia ich ciał, lecz wręcz przeciwnie, afirmuje ich podmiotowość. Przyjaciół nie przysparza jej też brak wiary we współcześnie głoszoną, płynną tożsamość. Szczerze mówiąc, mocno z niej szydzi, uważając, że seksualności, tak jak rasy i klasy, się nie wybiera. Penny Arcade jest więc arogancka, resentymentalna, protekcjonalna, nostalgiczna, napastliwa i denerwująca, ale zarazem wydaje się queerowa w sensie najbliższym definicji sformułowanej przez Jill Dolan. Najpierw byłam czarną owcą w rodzinie, bo nie chciałam zaakceptować swojej roli. Dziewczynki, służącej, niewolnicy, kogoś, kto nie może mówić i komu mówić nie wolno. Potem stałam się niezrozumiała dla świata. Po pierwsze dlatego, że byłam imigrantką. Po drugie, dlatego, że byłam ze wsi. Po trzecie, dlatego, że byłam biedna. Po czwarte, dlatego, że byłam dziewczyną. Po piąte, dlatego, że nie byłam hetero. Po szóste, dlatego, że nie trzymałam języka za zębami. I po siódme, dlatego, że nie pasowałam. Każdy występ Penny Arcade to kwintesencja queeru jako strategii bycia na scenie i bycia w świecie. To strategia łączenia performance'u z aktywizmem, ryzyka artystycznego z ryzykiem osobistym. Dlatego nie pasuje i bywa niewygodna dla widzów. Jest jednocześnie nieodparcie śmieszna i niezmiernie irytująca, bo despotyczna i ponad miarę zaangażowana. Penny Arcade mogłaby być postacią emblematyczną dla nowojorskiego queerowego performance'u. Przejęta tym, co dziś ważne, a zarazem historycznie umocowana w tradycji undergroundu, którego pamięć pielęgnuje i ocala. Nigdy zarazem nie była uważana za ikonę, bo, jak sama twierdzi, jest tak queerowa, że nawet nie homoseksualna. W dodatku deklaruje biseksualność jako formę oporu przed jakimikolwiek ograniczeniami. Queerowość Penny Arcade, która naprawdę nazywa się Susanna Ventura, realizuje się w odniesieniu do każdej kategorii. Każdą podważa, prowokuje i rozsadza od wewnątrz. Począwszy od kategorii queer. W performance Bitch, Dyke, Fuck, Hack, Whore lamentuje nad skutkami, jakie przyniosła gejowska emancypacja. W 1973 roku z szafy powychodziło więcej gejów niż kiedykolwiek, tylko że oni byli wszyscy tacy hetero. Nie interesował ich kamp, nie chcieli tańczyć, nie cierpieli mody, nie znosili sztuki, nienawidzili drag queenów, nie tolerowali kobiet. Jedyne, czego chcieli, to pieprzyć się po krzakach, jak zwykli faceci. Po wyjściu z szafy subkultura gejowska straciła, zdaniem Penny Arcade, swój wywrotowy potencjał. Dążenie do gratyfikacji zastąpiło potrzebę kreacji. Queer jako poszukiwanie strategii alternatywnych przestał się realizować w twórczym, przewrotnym i prowokującym przekraczaniu konserwatywnych tożsamości i norm seksualnych.